Dmitro Antoniuk w Karpatach. Dzień dobry, Dmitro. Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry Państwu serdecznie. Rozumiem, że oddychasz świeżym powietrzem i trochę odpoczywasz od wojny. E, trochę tak, i trochę nie, bo w, w naszej sytuacji nie, no, nie da się odpoczywać od, od wojny. E, w, także ja tak, jestem w Karpatach, ale non stop po prostu patrzę, wypatruję co się dzieje na froncie i, i mam dobre wiadomości i e, to jest bardzo obnadziejające zacznę od tego, że na północnym wschodzie, tam, gdzie jest trójkąt w granic obwodów charkowskiego, donieckiego, luchańskiego, my mamy kolejne sukcesy. Wczoraj została wyzwolona kolejna miejscowość w miarę duża, nazywa się Borowa, znajduje się nad lewym brzegiem rzeki Oskił i e, wojsko ukraińskie idzie dalej w stronę, w stronę Swatowego. Swatowe to jest w, w miarę duże miasto w, na północy obwodu uchańskiego i w, według Według moskiewskich już publików społecznych tam już oni piszą dzisiaj, że nastąpiła ewakuacja w ciągu 72 godzin z tego miasta dla cywilów. Tak powiedziała okupacyjna władza tego miasta. No, wygląda na to, że być może Sowatowe też będzie kolejnym punktem, dużym punktem wyzwolonym przez wojsko ukraińskie i bardzo się spodziewam. Na to e, też e, w, na, jeszcze północnej, e, w Kupiańska e, w, w coraz większy jest ten przyciółek, nawet już nie przyciółek, a po prostu e, w, w teren wyzwolony przez wojsko ukraińskie w kierunku wschodnim, tam dalej na, e, do e, obwodu. Łuchańskiego. No i tocząc się walki już na obrzeżach miasta Kremina. Kremina znajduje się między e, Sewerdonieckiem a Swatowem. Także w, w Kreminnej dla wroga sytuacja jest też bardzo ciężka, i to jest bardzo fajne. Natomiast e, widzimy, że e, Rosjanie nadal próbują szturmować Bachmut, e, Soledar, Avdiivkie, Marienkie, Piski, które jeszcze rzekomo nie do końca, nie do samego końca są okupowane. E, no i e, mamy sukcesy i to wielkie sukcesy w też w obwodzie, nareszcie w obwodzie hersońskim na tym prawym brzegu Dniepru. E, jest niepotwierdzona też jeszcze informacja, e, ale już z różnych źródeł że miasteczko Dudciany, które znajduje się na, nad samym brzegiem Dnieprów, na tym pra prawym brzegu jest już pod kontrolą wojsk ukraińskich. A Dudciany powiem Państwu, że znajdują się już coraz bliżej do miasta Beryslav. Nie mylić się z Boryslawem w obwodzie lwowskim. A, a to jest Beryslav i Beryslav znajduje się tuż przy tej tamie pod miastem Nowa Kachowka. Bardzo ważne to jest miejsce. Stąd akurat nadawana jest woda dla Krymu, dla Półwyspy Krymskiej. To jest niesamowicie ważne miejsce dla nas wszystkich i dla wroga, oczywiście też, ale wojska ukraińskie coraz bliżej tam zbliżają się do, do tej tamy i do Nowej Kachówki. W ogóle to jest no, taki. Takie tempo, w którym, w którym porusza się wojsko ukraińskie, jest po prostu zaskakujące dla nas wszystkich tak naprawdę. Chociaż my wierzymy oczywiście w nasze wojsko i po prostu jesteśmy niesamowicie wdzięczni i, z, i, i zadowoleni, szczęśliwi z tego, że kolejne nasze, nasze miejscowości z kolejnymi naszymi rodakami są wyzwoleni. I czekamy, aż wyzwolony będzie Herson. Ciekawe, oczywiście, ale ja jestem bardzo ostrożny w tym, bo pamiętam i znam, że na tym prawym brzegu w obwodu chersońskiego znajduje się dużo, wojsk, wojsk rosyjskich, dużo sprzętu. Oni jednak mimo wszystko w jakiś tam sposób przerzucają przez Dniepor też nawet ciężki sprzęt i im to się udaje mimo to, że my ostrzeliwujemy te w ich przeprawy ich. Pontono i tak dalej i tak dalej. Także wyzwolić to to ten prawy brzeg Herzonszczyzny będzie całkowicie będzie ciężko, ale mam nadzieję i spodziewam się i wierzę w to, że to się nastąpi. Jakie wrażenie na politykach i na opinii publicznej na Ukrainie zrobiła decyzja Dumy? Wszyscy oczywiście wiedzieliśmy, co zrobi duma, że zaakceptuje aneksję terytoriów Ukrainy, ale jednak to zrobiła i było jakieś ukraińskie echo tej decyzji. No, cóż, w politycy mówią to, co i prezydent, czyli w, nas to nie za bardzo obchodzi. My po prostu robimy swoje i wyzwalamy kolejne nasze miejscowości, Te, i, i tak w taki sposób zostanie wyzwolona cała Ukraina razem łącznie z Krymem. Tutaj bardziej my mamy mm, bardziej temat Ilona Maska niestety, który wczoraj na swoim w publiku społecznym w Twitterze Zachęcił wszystkich zagłosować na jego propozycję stosownie tego, co się będzie w Ukrainie dalej. Na przykład, on powiedział, że trzeba zaprosić ONZ i na tych okupowanych terenach Ukrainy znów przeprowadzić referenda, i jeżeli ludzie, którzy mieszkają teraz na tych okupowanych terenach Ukrainy, powiedzą, że oni chcą być w Rosji, no znaczy niech Rosja tam będzie, a jeżeli nie chcą, to Rosja musi stąd wycofować. I drugie, to on powiedział, że Krym mimo, jak on to powiedział, ja cytuję, mimo pomyłki Chruszczowa, musi zostać, musi zostać rosyjskim, ponieważ on był rosyjskim od 1783 roku. I ostatnie, że Ukraina musi zostać Neutralna. No i u nas to wywołało po prostu taki ogrom reakcji, w tym prezydenta też, który u siebie na Twitterze też umieścił takie, takie głosowanie w, w taki sondaż można tak powiedzieć, że, że ci chcecie, żeby Elon Musk wspierał Ukrainę, albo ci chcecie, żeby Elon Musk wspierał Rosję. No i większość oczywiście tam na, za, za to, żeby on wspierał jednak Ukrainę. E, także u nas to wywołało taki ogrom e, reakcji, że teraz ty, tylko i wyłącznie wszyscy mówią o tym ilonie masku. Chociaż e, oczywiście to nie jest temat e, strategiczny, nie jest to temat e, najważniejszy. Po prostu postanowił wypowiedzieć się po, po obejrzeniu telewizji Russia Today postanowił e, wypowiedzieć się na temat e, przyszłości Ukrainy i wojny ukraińsko-rosyjskiej. Też tak myślę, tak. Dmytro, słowo o Karpatach. O, no. Słowo o Karpatach są grzyby, i to jest bardzo ważne. Moja kotka tutaj, którą zabraliśmy z sobą z Kijowa, też w, ciągle próbuje wydostać się z, z, naszego, z naszego lokalu na zewnątrz. Do, do tych ptaków i do, do, do wszystkiego, co jest na zewnątrz. I świetna też pogoda, mimo to, że czasami, czasami pada, ale w, w, no, świetnie. W Karpatach zawsze jest świetnie. I chociaż znów powtórzę, że wojna dotyka te tereny też, i w, tym, w tej miejscowości, gdzie my mieszkamy, tutaj już są zabici chłopaki na froncie, niestety. Brutalna, Brutalna wojna na Ukrainie trwa. Dymetro Antoniuk na stanowisku trwa bardzo serdecznie. Dziękuję i do usłyszenia jutro.